Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Warcrafta 3. Zanim cokolwiek tutaj kliknę, to chciałbym poinformować tylko, że... No, chciałbym też również przeprosić i poinformować, że ta nieobecność dwutygodniowa była spowodowana przez pierwsze półtora tygodnia chorobą, a przez następne pół w sumie lenistwem i jednocześnie sesją, bo jeszcze jestem w trakcie sesji. Dzisiaj mamy sobotę, to jest 4 lutego. I jak już mówiłem w odcinku z World of Tanks, tam wczoraj czy przedwczoraj, co wrzuciłem, odcinki w tym tygodniu będą nagrane... szukam słowa. Naraz, jednocześnie, w jednym ciągu, ponieważ w tym tygodniu również mam sesję, jeszcze 3 egzaminy. No i z tego, co widziałem, to od teraz do piątku chyba skończymy całkowicie kampanię Nocnych Elfów, więc od razu przejdziemy sobie do Warcrafta 3, The Frozen Throne, i zaczniemy tamtejszą kampanię. No, uciekło mi słowo. W każdym razie, już nie przedłużając, wyjaśniłem, co musiałem. Przejdźmy do gry. Skoro Cenarius nie żyje, zadanie obudzenia druidów spada na nas. Harambe. Musimy odzyskać róg półboga ukryty na księżycowej wyspie. Tylko jego czysty zew może wyrwać druidów ze snu. Otóż to. Ale kapłanko, orkowie założyli na wyspie swój posterunek. Nie zdołamy odzyskać rogu Cenariusa bez walki. Zainwestowałem w kolejne lepsze picie. W Biedronce jest jakieś tam plum wieloowocowe. Coś takiego. Dobre. Wieloowocowe. Siostro, w kurwie na pewno śpi Furion Storm Rage. Storm Rage? Najpotężniejszy i najmądrzejszy z Storm Rage? Musi zostać ostrzeżony o... No dobrze, trudno. W takim razie lepiej się pospieszmy. Jeśli umarli zajmą Kurhan, zanim się przebudzi... Śpieszmy zatem, moje siostry. Let's go, nasza go beside, suka plier. W przebudzeniu Furiona. No dobra. Dobra, to mi elfy już poszły. Znaczy, elfy. Zadanie. Dostań się do księżycową wyspę. Zabij pierwotnych strażników. Doprowadź Harambe do rogu. Śpiący Furion nie może zginąć. Tutaj jest Furion. I żeby się tutaj dostać, daj mi sowę. Halo, bo ja tutaj, jak wiecie, nie ogarniam teraz jeszcze. Mówię, to tylko niewa przerwa, to jednak robi swoje. A stąd nigdzie nie ma przejścia, tak? Ja dobrze widzę. Dobra, tam jeszcze kilku żyć. W sumie tu nie trzeba zbyt wielu was robić, ale... Dryady. Dobrze, możemy teraz robić dryady, też spoko. Dobrze, zakładam, że jest tutaj jedyne przejście. A, ja też chciałbym jakby usprawiedliwić się. Mówię tak cicho, ponieważ jest północ i ja oczywiście nie mieszkam sam, więc jakby każde krzyki tutaj nie są mile wskazane, bo wyskoczy, wiecie, ktoś z tekstem no, idź, coś w tym stylu. Coś ten deseń. Rozumiem, że żeby przejść do Malfuriona i go zbudzić do tego rogu, trzeba przejść przez obóz. Albo nie trzeba. W sumie taki wie. Ale wiem, że na pewno będę chciał te łuczniczki sobie zbufować. Czy ktoś zagraża ci puszczy? Wy też spoko. Control 1 jak najbardziej. Drzewo wieków. Możemy sobie jeszcze od razu je strzelić. Bo tych ogników wydobywających drzewo jest dość dużo, dość wielu. Dobrze. A co my tu mamy? Mamy praktycznie każdy budynek oprócz tego, ale on będzie, jak zbufujemy sobie to. Także postawimy sobie jeszcze jednego tego drzewca. Ile potrzebujemy na księżycową studnię? Na księżycową studnię potrzebujemy już. Jak to nie? Aha, teraz. Dobrze. Podejrzewam, że to mój głos na nagraniu też będzie zupełnie inny. Właśnie przez to, że mówię ciszej, więc może być, wiecie, co to jest? Niech tak będzie. Ale ładne, ogólne. Może być wyraźniejszy i nie wiem, powiedzmy taki bardziej profesjonalny, czy coś. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo zawsze darłem japę do mikrofonu. Więc tym razem może to wyglądać chyba ciut lepiej.
W każdym razie musimy przebić się przez rzekę Morroków. Niech będzie wola Boga. Dobra. Słucham głosu Elu. A, ty jeszcze żyjesz. Dobrze. Tu mam jakieś obozowisko, oni będą pewnie łapać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Aha, jednak ci biją tak trucizną. Spoko, no nie spoko, ale... Drzewo damy pod kontrol 2. Idziemy dalej. Wola bogini jest. Czy tu coś mamy? Natychmiast. Aha, tu jest sklepik, więc w sumie tak trochę po ciulu zrobiłem, że wybrałem drogę tędy. No ale cóż, raz się przegrywa, a raz się przegrywa. Dobra, aha, tutaj to nie jest jak w StarCraftie, że muszę dwa razy klikać, więc spoko. W sensie, że każdy budynek w StarCraftie było trzeba kliknąć osobę. Jeszcze mam 8 budynków, to klikam 8 razy, żeby mieć po jednej jednostce. A tutaj wystarczy kliknąć raz na kilka budynków i w każdym z tych budynków robi się po jednej jednostce. Dobra, czyli siłą rzeczy musimy przebić się przez ten obóz orków. Ale halo, jak to orków? Nie ma innego przejścia. Słucham głosu. Ojej, to trochę się tutaj ewidentnie plany pokrzyżowały, bo myślałem, że to jakoś easy dotrę. A tu faktycznie... Faktycznie może być problem. A, studnia zdrowia, że fontanna zdrowia. Całkiem spoko. Dobra, ty mi tam teraz przeskanuj sobie te tereny. Ach, zielone tereny. Możemy zrobić jeszcze to. Ogólników chyba. Co? Zamknij pysk. Ty. Kurde, drze mi tu papę jakiś. Jeżeli popą. Dobra. Studnia jest pod N? Tak, pod N. To jest skróty klawiszowe. Dobra, w każdym razie. Jestem wylewem, bo. Kawałek materiału się po prostu mi nie nagrał. Tak patrzę w górny prawy róg, nie? Ile się nagrywa. Patrzę, prawie nie ma nic. Takie XD. I mówię, takie XD kapa. W sumie to without kapa. A jednak tutaj mi przyszło też. No dobra, trudno. Ogarniemy chyba temat. Nie wiem, jakim cudem kliknąłem F1, bo właśnie pod F1 mam tą śmieszną opcję. No trudno. Niech tak będzie. Damy elfom to. I niech przyjdzie kilka łowczyń. Na nią oczywiście. Słucham głosu Elun. Jak szaleć, to szaleć. Jak żyć. Czy ktoś zagraża Ja zagrażam. Bogini wzywa. Trochę potro chyba. A drzew mało. Dobra. W sumie to zniszczymy ten budynek, myślę. Tak będzie chyba najlepiej dla wszystkich. Bo jeśli tego nie zrobię, to będziemy w dupiu. Takim dość solidnym. Dlaczego? Bo będą się rodzić inne jednostki nowe. Dobra, wycofajmy. Może na razie. Regroup. A, tu ich pojedziemy. Słucham głosu Elun. Kontrol 1, nagrywanie się dalej nagrywa, więc. Znaczy, nagrywanie się dalej nagrywa, masło maślane. Dobra. Tak w pięknych okolicznościach przyrody. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Słucham głosu Elun. Dobra, to się uda jakoś odgryzać, to wiesz, spoko. Akurat wybierasz najbardziej podatny element na ataku. Buroku. No cóż, w życiu nie można mieć wszystkiego. Baza jest ogromna, żeby się tam dostać, to faktycznie jest kawał drogi. A też nie będę przez nią przebiegał, jak pajac. Oj. Wycofać się. Słucham głosu Elun. Dobra. Może ty te rampy zniszcz to. To będzie najszybciej.
Dobra. Bijcie najpierw jednostki, które są bardziej useless, myślę. Kontroli 1. A, czyli to byłeś klonem. Jezus, który teraz jest prawdziwy? Ty. Bo bijesz, damage. Bogini wzywa. Słucham głosu Elune. Dobra. Dobra, wiemy chociaż, który był prawdziwy. Więc też spoko. Dobra, ty już tam ciebie ole. Dobra, robimy jeszcze regroup army. Bo z tego co widzę, to tu się tragedia trochę stała. Dobra, z czym rytm. Niech tak będzie. Bo ta armia to tak niezbyt duża jest teraz. Nasi wojownicy zaatakowali. Więc trochę tak 2 na 10 muszę powiedzieć. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Mógłbym glewę zrobić, nie? Tak myślę teraz. Balisty to są dobrze, balisty. I chyba sobie jedną zrobimy. Bo bez niej będzie ciężko mi atakować wieżę bez stratny. Póki co jestem bardzo stratny. Bogini wzywa. A to nie tędy droga. Jakby nie patrzeć, zostało 80% drzew, nawet ciut mniej, bo oni tu się przekupują do Malfuriona. No jeszcze łuczniczka niech wyskoczy i też będzie spoko, myślę. No. Teraz tak myślę, czy moje życie ma sens XD, bo siedzę przed tym komputerem i gram w te głupie gry XD. No, żartuję. Jedna, druga wieżyczka. W sumie niewiele nam zostało do zniszczenia. Zniszczyłem 2 budynki, ale niewiele, niewiele. Dobra. I balista też już jedzie. Tu jest jakiś jeleń. To rogacz jest. A wypierdziel mu, ty. Ale śmieszny. Śmiesznie, śmiesznie. Dobra. Armia mi się już zregrupowała. To też spoko. Może korzystając jeszcze z pieniążków, które posiadamy, zrobimy to w ten sposób. O, Znachor postanowił mnie zaatakować. No nieźle. Siebie damy pod kontrol 2. Jedź. Trzeba zaatakować te budynki. Bo... No wychodziły z nich jednostki, tak? No, to logiczne. Czy ktoś zagraża codziennie? Słucham głosu Elune. Dobra. Bogini wzywa. Dobra. Natychmiast. Dobra. Też całkiem urw wyszło. Aż retor Aman. Aha, tu nie ma żadnej jednostki w środku. Za Kalimdor. Dobra. W sumie to się chyba udało. Słucham głosu Elune. O nie. O nie. Pośpiesz się. O nie. Aż retor Aman. O nie. Dobra. Zdjęte. Za Kalimdor. Słucham głosu Elune. Dobra, polecimy was szybko wyleczyć. Pokontroluję balistę, żeby to niszczyła. Dobra. Oni nie mają żadnego budynku, z którego armia się tworzy. Tylko ten jeden, ale to jest też spoko. Bogini wzywa. Dobra, wycofaj. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobra. Zrobimy to w ten sposób. Słucham głosu Elune. Dobra, tu już żaden pełen nie przyjdzie raczej. Bogini wzywa. Więc szybko zniszczymy to, dobra, i mamy to zrobione. Te elfy są mocniejsze niż przypuszczaliśmy. Skąd się tu wziąłeś, buroku? Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Bogini wzywa. Ej, oni zrobili te ulepszenia, nie? Do kolców. Znaczy do swojej bazy, w sensie kolce. Słucham głosu Elune. Myślę, że możemy zrobić to w ten sposób. Też się chyba nich raczej nie obrazi o to. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Słucham głosu Elune. Dobra, tutaj jeszcze postanowili się jakoś bronić. Ostatni bastion. Dobra. Bogini wzywa. W imię Cenariusa.
W sumie spoko. Balista zajmie się ostatnią wieżą. Także to też jakoś tam całkiem worth wyjdzie. Tutaj jeszcze ciebie wyszkolimy sobie, a co tam? Jak szaleć, to szaleć. Armia będzie dość kozacka, myślę, już. Dobra, na szczęście nie biją tej chorej ufniczki. Bili ją. Dobra. Pan. Kontrol 1. Okej, okay, mamy to. I co? I zostaje nam tylko dojście do tych bytów, tych duchów, czy czegoś takiego, co tam były. Cała baza poszła z tymem. W sumie cieszymy to, bo nie lubię się pieprzyć z bazami, bo tak jak w StarCraftie idzie to powiedzmy dość sprawnie, no tak tutaj to jest faktycznie jakiś tam problem, nie? No cześć. Dobra, czyli to już wszystko wyszło? A wy jeszcze wyjdziecie? Jestem gotowy. Dobra, spoko. Żeby to ogarnąć, wiecie. Bogini. Oto mamy pod kontrol 1. Jakiś kłopot? A wy będziecie pod kontrol 2. Cześć. Kontrol 2. Dobra. Retor Ama. Czy ktoś okay, zagraża to? Już jesteśmy na księżycowej wyspie. A i tych strażników faktycznie trzeba zabić, nie? Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Natura Asz Retor Aman. Wola bogini jest święta. No dobra, widzę, że tutaj nawet kozacka bójka się wywiązała. Cześć! Słucham głosu Elun. Bogini wzywa. Ale. Imię cena. Umarł w butach. Słucham głosu Elun. Pobudzimy ich. Wszystko za proste. Dobra. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Aha, fontan na manę, spoko, ale tutaj zbyt wiele postaci i z many nie korzysta. No ale sobie przycupniemy tutaj. Aha, faktycznie, róg jest tutaj, więc w sumie tych środków do obrony też zbyt wiele nie ma. Mam na myśli tych. Czy ktoś zagraża tych właśnie. Wygląda jak scenariusz. Znaczy w sumie jak zwykły druid, nie? Właśnie w ten sposób. I teraz tak sobie też myślę o tej fabule całej Warcrafta, która tutaj jest. To jest bodajże chyba trzecia wojna, jeśli się nie mylę. Właśnie kiedy Archimond... Uj, biega tu jakiś lejeń. Kiedy właśnie Archimond z Legionem postanawia... Na czele Legionu postanawia przejąć świat Azeroth. Oczywiście zobaczycie to, co się odpieprzy od Iwani. Jak to mówi mój ziomek, znajomy. Od Iwani. No nie pyknie mu, no kurde, co to mówi, że ma. No, jaki tu kozacki, ty. Dobra. I koniec. Naprowadź się do rogu Yellow. Elfy dały radę. No. I właśnie to jest takie pierwsze podejście, bo jakby kontynuacja Warcrafta trzeciego jest nareszcie. World of Warcraft. W obecnej formie to jest kolejny atak Legionu już. Furiona. A Furion to inaczej Malfurion i to jest ukochany właśnie Tyrande. Rozbrzmiał ze wrogu, więc przybyłem zgodnie z obietnicą. A druidzi śpią w kurhanach, aby leczyć rany świata czy rany ziemi. Wiszącą nad naszą krainą. Coś ten deser. Czuję przepełniający mnie gniew. Przybądźcie, prastarzy obrońcy. Aha. Zetrzyjcie w pył nieprzyjaciela, tak jak zrobiliście to wieki temu. Otóż to. Zepsuj drzewa i stwórz drzewce. I zabij armię nieumarłych. Drzewcami. Pozdro. Dobrze. Nie licząc tej małej wpadki, że tam mi się coś nie nagrało, kawałek, to dziękuję za uwagę. Nie ukrywam, że za chwilę zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka. I co, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.